Tak jak pani profesor powiedziała, jestem psychologiem, głównie psychoterapeutą. Też jestem nauczycielem akademickim w Kolegium Vitellona w Legnicy. Pozdrawiam tutaj wszystkich moich studentów, którzy przyjechali. I będę mówił o neuronalnych postawach autodestrukcji relacji partnerskich, czyli o tym, co się dzieje w mózgach, ciałach i w życiorysach osób, które mają albo katastrofalne, albo mistrzowskie związki partnerskie. I już przechodzę do tego tematu. Tutaj taki cytat umieściłem. Małżeństwo mi się nie udało, zdecydowałem się tym zająć naukowo. I powiedział to między innymi niejaki John Gottman, może jest niektórym znany, człowiek, który przez 50 lat bada jakość relacji partnerskich. Powiedział to niejaki John Gray, być może niektórzy z Państwa czytali książkę Mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus, to jest taki klasyk w tej dziedzinie. I powiedział to niejaki Stan Tatkin, w Polsce może mniej znany, ale jest twórcą takiego nowego podejścia w psychoterapii par, o którym ja dzisiaj powiem, czyli podejścia psychobiologicznego. To, co łączy tych panów, to to, że wszystkim, każdemu z nich nie udało się pierwsze lub drugie małżeństwo. John Gottman dopiero trzecie potraktował odpowiednio. I powiem o tym troszkę więcej. Tutaj właśnie zacznę od doktora Stana Tatkina. Na zdjęciu widzimy go ze swoją drugą właśnie żoną Tracy. Oni dzisiaj razem prowadzą Pact Institute. Stan Tatkin początkowo był muzykiem, potem psychoterapeutą i mimo tego, że był psychoterapeutą i znał się na ludzkiej psychice, to niestety rozwiódł się z pierwszą żoną. Jego pierwsze małżeństwo się nie udało i wtedy zaczął sobie zadawać pytania, co poszło nie tak. I w wyniku swoich działań opracował właśnie PACT, czyli psychobiologiczne, psychobiological approach to couples therapy, psychobiologiczne podejście do terapii par, które łączy neuronaukę, teorię przywiązania i biologię ludzkiego pobudzenia. I puszczę teraz krótki film z jego wystąpienia właśnie na TEDzie. Stan Tatkin, słuchajcie, sięgnął do psychologii ewolucyjnej i zaczął sobie stawiać takie pytania, po co w ogóle ludzie łączą się w pary. I tutaj intencjonalnie zamieszczam takie dwa obrazki. Pierwsza para prehistoryczna, tak, która łączy się ze sobą dlatego, żeby przeżyć. Wokół nich jest mnóstwo zagrożeń. To są zagrożenia ze strony innych ludzi, ze strony klęsk żywiołowych, jakichś kataklizmów, zwierząt, drapieżników, chorób, prawda? I oni dokładnie wiedzą, po co ze sobą są. Oni są po to, żeby się wzajemnie wspierać, sobie pomagać, realizować jakieś wspólne cele, płodzić też potomstwo. I mamy współczesną parę, która nie do końca wie, dlaczego jest razem. Czasami głównym powodem jest to, żeby były ładne zdjęcia na Instagrama. I to nie jest dostatecznie dobry powód, żeby związek się udał. Teraz posłużę się, słuchajcie, takim porównaniem wziętym od Johna Gottmana, o którym za chwilę, ale on właśnie John Gottman badał, słuchajcie, w Love Labie, też powiem o tym za chwilę, ale pary i określił, że jedne są disasters couples, a drugie są masters couples. Czyli takie pierwsze to są te pary, pary w kryzysie, tak? Katastrofalne pary, katastrofalnie źle funkcjonujące pary i drugie to są te pary mistrzowskie. I według doktora Stana Tatkina, czym się różnią te mistrzowskie od katastrofalnych? Te katastrofalne nie wiedzą, czemu są razem, tak? Jesteśmy może tylko po to, żeby były ładne zdjęcia na Facebooku. A te mistrzowskie pary wiedzą, że łączymy się w pary, by było nam razem bezpiecznie i żebyśmy realizowali wspólne cele. Że teraz, jak się łączymy w parę, to jesteśmy podstawową grupą przetrwaniową przeciwko wszystkim tym rzeczom, które na zewnątrz nas jakoś tam nam zagrażają. Te pary katastrofalne mają taki mindset w głowie, skupiam się na sobie, mi ma być dobrze. Jestem jednoosobowym systemem psychologicznym i takie określenia, których najczęściej używam, to jest ja, mój, mnie. Niestety takie pary są często, czy takie osoby w parze są często wspierane przez dziś byśmy powiedzieli stare podejście psychoterapeutyczne, w którym stawia się właśnie na taki indywidualizm, na asertywność, bądź asertywny, dbaj o siebie, zauważaj czerwone flagi, twoja partnerka jest toksyczna, a twój partner jest narcystyczny. Tak bardzo często dzisiaj mówi taka poppsychologia, tak? Wchodzimy na TikToka i się dowiadujemy, że partnerka jest toksyczna, borderline, a kobiety na TikToku się dowiadują, że jej partner to jest psychopatyczny narcyz, prawda, który manipuluje. To jest bardzo często dzisiaj w poppsychologii. I jesteśmy też jakoś tak zachęcani,
żeby unikać bycia współuzależnionym, nawet tak się mówi, tak? Ty jesteś współuzależniony od swojej partnerki, od swojego partnera i to jest takie niedojrzałe. Uważaj na to. Mówi pop psychologia. Te pary mistrzowskie z kolei charakteryzuje to, że one się skupiają na związku. Odkrywają, tak, i to ten stan Tatkin jakoś tłumaczy mocno, że w momencie, kiedy się wiążemy w parę, stanowimy dwuosobowy system psychologiczny i musimy myśleć my, nasze, dla nas. I musimy postawić, żeby było dobrze każdemu z nas osobno, to my musimy postawić my przed ja. I to jest takie świadome odejście od takiego indywidualizmu właśnie w tej psychologii. Można je określić jako taką psychologiczną utopię, że każdy sam indywidualnie jest w stanie osiągnąć jakieś szczęście i być, nie wiem, choćby zdrowy psychicznie. I na tym się najbardziej musi skupić. W tym podejściu psychobiologicznym uznajemy, że jesteśmy właśnie zależni i że to jest normalny element naszej ludzkiej natury. Idziemy dalej. Pary, te takie katastrofalne, disasters, w tych parach ludzie spodziewają się, że spotkają anioła. Spotkają anioła, spotkają swoją drugą połówkę. Będę teraz doznawał tylko miłe, będę miał tylko miłe doznania, tak? To jest oczywiście nierealistyczne. Pary mistrzowskie znają prawdę na temat ludzkiej natury. I teraz sobie pozwolę zacytować doktora Stana Tatkina po angielsku, bo po polsku tak nieładnie brzmi. We are all pain in the ass. Tak, i on mówi, to jest rozdział jego książki In Each Other's Care, tak zatytułował jeden ze swoich tytułów, żeby jakoś uświadomić ludziom współczesnym, że związek to nie jest raj na ziemi, tylko to jest ciężka praca, a każdy z nas jest po prostu organizmem nastawionym na przetrwanie. I to, co nami jakoś kieruje, tak egoistycznie, to jest taka gdzieś nieświadoma myśl, nie pozwolę się skrzywdzić. I to trzeba sobie uświadomić, że my w związkach będąc tak mamy. On mówi, że każdy ma w sobie jakieś demony, że nie jesteśmy aniołami, że my mamy w sobie diabły. Jak jesteśmy w związkach, to one się ujawniają. Oczywiście jest to metafora. Dalej on mówi, że każdy z nas jest egoistą, oportunistą i ksenofobem. Boi się tego, co jest obce, co jest inne. I my się od siebie różnimy. I będąc w parze, musimy jakby uznać to, że my się od siebie różnimy. My nie jesteśmy do siebie podobni i jak będziemy dłużej ze sobą, to odkryjemy jeszcze, jak bardzo się ze sobą różnimy. I miłość według niego to nie tylko przyjemne uczucie, ale przede wszystkim efekt bezpiecznego funkcjonowania. Miłość to jest efekt bezpiecznego funkcjonowania. Idziemy dalej. W tych disastrous couples jest koncentracja na sobie. Człowiek mówi, mi ma być dobrze, a jak mi jest niedobrze, to zaczynam odchodzić, prawda? Nie obchodzi mnie to, jak ty się czujesz i czego potrzebujesz. Ja najważniejsze, żebym spełniał siebie. W tych parach katastrofalnych duży wpływ na to, jak ta para wygląda, mają tak zwane siły trzecie. Doktor Stan Tatkin mówi po angielsku thirds, czyli trzecie osoby, trzecie siły. To może być na przykład, oczywiście tak, jakaś kochanka lub kochanek, ale to może być mamusia, to może być depresja, to może być alkohol, to może być praca, to może być komórka, prawda? Jak nasze siły, jak jakieś takie siły trzecie wpływają na nasz związek? No i w tych właśnie parach disasters źle wpływają, tam nie ma zarządzania tymi siłami trzecimi. Pacjent na terapii par mi mówi, ja nie mogę powiedzieć mamie, że żona jest ważniejsza. No i to jest właśnie przepis na katastrofę. I w takich parach mózg jest w permanentnym stanie zagrożenia. Tam cały czas jest aktywowana oś stresu i dlatego w takich parach jest znacznie więcej chorób naczyniowo-sercowych, zaburzeń snu i w ogóle innych różnego rodzaju zaburzeń okołostresowych. W tych mistrzowskich parach jest coś takiego jak bezpieczne funkcjonowanie. Co to jest to bezpieczne funkcjonowanie? To jest taki mindset właśnie w głowie, że najważniejsze w naszym związku jest poczucie bezpieczeństwa mojego partnera. To jest najważniejsze. I w moim egoistycznym interesie leży, żeby mój partner, moja partnerka czuł się ze mną bezpiecznie. Jak on się nie będzie czuł bezpiecznie, to mi będzie źle. Na końcu ja dostanę. Ja będę mieć piekło na ziemi. Więc to bezpieczne funkcjonowanie to jest taka odpowiedź na pytanie, co dla siebie będziemy robić, a czego nigdy sobie nie zrobimy. Jak będziemy działać pod stresem, tak? Bo fajnie jest, jak jest miło i przyjemnie, ale jak się pojawiają, nie wiem, dzieci, problemy w pracy,
problemy finansowe, to jesteśmy pod stresem. Jak będziemy funkcjonować? Pod stresem. Musimy się na to umówić, żeby bezpiecznie funkcjonować. To umawianie się, doktor Stan Tatkin nawet zachęca, żeby się targować ze sobą w związku. To ja ci dam to, to może ty mi dasz tamto, pójdziemy na jakiś kompromis. Ważne, żeby na końcu było win-win, wygrane, wygrana. Nie, żeby ktoś był przegrany, ktoś był wygrany. No, przegrany, wygrany, prawda? Tylko musi być win-win. Tak musimy w związku funkcjonować, żeby na końcu było win-win. Doktor Stan Tatkin mówi, że jest niesłychanie ważne, aby się nauczyć w związku odpowiednio siebie obsługiwać. Każdy z nas ma jakiś styl przywiązania. Studenci się uczą na pierwszym roku o stylach przywiązania, tak, bezpieczny, pozabezpieczny. Każdy z nas ma jakieś traumy i to nie jest przeciwwskazanie do bycia w związku, tylko to jest wskazanie do tego, żeby się nauczyć z tym bezpiecznie funkcjonować. Jak się nauczę, jak będę obsługiwać swojego partnera, który ma na przykład unikowy styl przywiązania. Mamy się nauczyć traktować siebie z szacunkiem i bezpiecznie. W tych bezpiecznie funkcjonujących parach zarządzamy siłami trzecimi, żeby nam nie rozwaliły związku. Bezpiecznie funkcjonujące pary mają takie nastawienie, będę tą osobą, która będzie spełniać twoje marzenia. Będę się w ciebie wczuwać, będę się zastanawiać. On tak ładnie po angielsku mówi, że jest, że każdy w związku ma być each other's whisperer, czyli spełniaczem życzeń, tak? I to jest też znowu w moim egoistycznym interesie, żebym ja wmyślał się, jakie ty masz życzenia i marzenia. Ludzie funkcjonujący bezpiecznie właśnie mogą czuć się bezpiecznie i to sprawia, że w mózgach tych osób jest zdecydowanie mniej kortyzolu i adrenaliny i takiego nerwowego pobudzenia, a jest zdecydowanie więcej endorfin i przez to jest mniej chorób. A dobre relacje przekładają się na długie życie. O tym za chwilę też jeszcze będę więcej mówił. Dalej, słuchajcie, te disasters couples, oni się kłócą w maksymalnym pobudzeniu. Tak, wtedy, kiedy jesteśmy przy układzie przywspółczulnym, kiedy jesteśmy po angielsku mówią fight or flight, czyli walcz lub uciekaj, w tym maksymalnym pobudzeniu. Te pary katastrofalne kłócą się wtedy, próbują sobie coś wyjaśniać. Wtedy, kiedy już ich mózgi nie działają racjonalnie, tylko bardzo emocjonalnie. Pary, te disasters, w momencie tych kłótni grożą sobie odejściem, a to bardzo podważa poczucie bezpieczeństwa. Pary, te disasters twierdzą, że pamiętają właściwie. To jest taka cecha charakterystyczna właśnie tych disasters couples. Ja wiem, jak to było, ty mi nie wmawiaj, że było inaczej. Ja dokładnie pamiętam, co powiedziałaś, co zrobiłaś i kobieta tak samo, i facet tak samo i są bardzo mocno przywiązani do tego, że ja mam nieomylną pamięć, prawda? A to jest nieprawda. Ten doktor Stan Tatkin mówi, że nie, właśnie w pobudzeniu emocjonalnym ta nasza pamięć nie działa właściwie, mamy zniekształcone poznanie. I te disaster couples, zauważa dr Stan Tatkin, nie patrzą sobie w oczy. To patrzenie w oczy w ogóle w tym PACT, czyli Psychobiological Approach, jest bardzo ważne, żebym widział, co się dzieje na twarzy i w oczach mojego partnera, bo to reguluje emocje mojego partnera. Pary mistrzowskie wiedzą, kiedy ostudzić kłótnie i unikają takich momentów, kiedy ich tętno przekracza 100 uderzeń na minutę. To jest też taki wyznacznik biologiczny. Powyżej setki na minutę nie rozmawiamy ze sobą w tych mistrzowskich parach. Unikamy czegoś takiego jak flooding, zalanie po polsku, tak? Czyli zalanie emocjami, stan takiego afektu, prawda? To nie jest moment na rozmowę wtedy. Doktor Stan Tatkin oczywiście dobrze się zna na neuronauce, ale mówi o niej bardzo prosto, tak? Że my mamy te prymitywne części mózgu, prawda? Układ limbiczny, ciało migdałowate, emocje, ale mamy też korę, prawda? I te części emocjonalne on nazywa prymitywne części mózgu, prawda? Kiedy zachowujemy się jak prymitywy, jak zwierzęta, prawda? Które się bronią przed atakiem, ale mamy też swoich ambasadorów. I to jest właśnie kora mózgowa, te części mózgu, które odpowiadają za jakieś racjonalne myślenie, decyzje. Więc doktor Stan Tatkin mówi, że absolutnie nie możecie rozmawiać ze sobą wtedy, kiedy dominują te prymitywne części mózgu. Musimy cały czas dbać o to, żeby się odnosić do siebie jak ambasador do ambasadora.
Tutaj jest też taki termin, słuchajcie, że kiedy dochodzi do tego maksymalnego pobudzenia, to trzeba natychmiastowo przerwać kłótnię, powiedzieć, słuchaj, jestem już tak zdenerwowany, musimy się na chwilę od siebie odsunąć, przynajmniej na 20 minut, maksymalnie na 24 godziny, żeby kortyzol i adrenalina się zmetabolizowały, bo teraz już nie działamy racjonalnie, tylko emocjonalnie i się krzywdzimy. Te mistrzowskie pary nie rozmawiają ze sobą w takim wysokim pobudzeniu. Mistrzowskie pary podtrzymują swoje zaangażowanie także, kiedy są na siebie wkurzeni. Tak, nie mówią, jestem wkurzony, dlatego odchodzę, tylko jestem wkurzony i ochłonę i będziemy kontynuować związek i wszystko, prawda? Mistrzowskie pary mają pokorę wobec swojej pamięci. Mówią, może ja tak to zapamiętałem, ale chyba się mylę, nie będę się przy tym upierał. I mistrzowskie pary patrzą sobie w oczy, by wzajemnie się regulować. Okej. Okay. O, to jest też ciekawe. W tym pakt jest coś takiego, słuchajcie, te disaster couples, kiedy się zranią, nie przepraszają. To nie moja wina, ty sobie z tym poradź, co się wydarzyło, idź sobie na psychoterapię. A te mistrzowskie pary wiedzą, że my jako ludzie kierujemy się przede wszystkim pamięcią i nam się podobne wydarzenia sklejają z podobnymi. Więc jeśli ktoś mnie krzywdzi, to mi się otwiera od razu cały worek wszystkich krzywd z całego życia, triggerują mi się traumy, prawda? Więc tutaj jest bardzo ważne, że jeżeli, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, że to aktualne wydarzenie wywrze, połączone z jakimś silnym, negatywnym uczuciem, zrobi taki ślad pamięciowy w mózgu mojego partnera, tak? Bo kortyzol i adrenalina ryją mnie jako ślad w hipokampie, to tak trochę próbowałem naukowo powiedzieć. Więc my nie możemy dopuścić do takiej sytuacji. Dlatego, jeżeli zranię mojego partnera, to według doktora Stanleya Tkina muszę szybko, jednoznacznie przeprosić i naprawić to, tą krzywdę, którą mu wyrządziłem. Żeby nie doszło do tego wyrycia tego śladu pamięciowego. Dobre pary właśnie dbają o to, by worek ze zranieniami był pusty. I to leży w moim egoistycznym interesie właśnie, żeby przepraszać, a nie żeby negować. Ja ci tego nie zrobiłem, przestań, nie wyolbrzymiaj. Ja zrobiłem to, to było złe, przyznaję się, żałuję.